Pozostałe informacje Marek Sierocki. Koncert Ewy Bend z zespołem Andrzeja Godzińskiego rozpoczął działalność warszawskiego klubu Jazz Cafe. Będzie tam można słuchać jazzu na żywo i z płyt. Ewa Bend przypomniała swoje największe przeboje. Zaśpiewała też piosenki Beatlesów. 23 czerwca artystka będzie jedną z gwiazd koncertu Mikrofon i Ekran festiwalu w Opolu. W Teleekspresie Tomek Ostrowski, specjalista od elektronicznych brzmień. Na ile muzyka, którą tworzysz, to twoja muzyka, a na ile wspomagają cię komputery i inne elektroniczne urządzenia? Komputery i elektroniczne urządzenia to przede wszystkim narzędzia, a najważniejsza jest wyobraźnia twórcy, więc chyba przy tym pozostajemy. Niedawno ukazał się twój trzeci album. Jaka muzyka jest na tej płycie? Więc jest tutaj synteza troszeczkę muzyki dance, to jest niespodzianka, takiego melodyjnego techno, a jednocześnie uciekam od elektronicznych, sentymentalnych klimatów.